Trwają poszukiwania zaginionego policjanta Mariusza Haja. 30-latek wyszedł z domu w sobotę 18 września 2010 roku i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną oraz nie jest znane miejsce jego pobytu. W ubiegłym tygodniu przyleciał helikopter z Warszawy, który pomógł nam w tych poszukiwaniach. Z kamerą termowizyjną policjanci przeszukali ogromną część lasów, okolic, w których mieszkał Mariusz. Niestety mimo usilnych starań i wielogodzinnej pracy wielodniowej policjantów nie przyniosło one rezultatów. Rozpytujemy także osoby, które mogły go widzieć i które dają sygnały, że to może być on, jednak dalej nie ma śladu po naszym koledze. W poszukiwania zaangażowane są też inne służby, jak na przykład Straż Pożarna, Wojsko i Leśnicy. Wykorzystano również policyjne psy tropiące. Ta sprawa jest traktowana przez nas priorytetowo. Zajmuje się tym Wydział Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, dlatego że właśnie jak powiedziałam, policjant może mieć przy sobie broń, dlatego chcemy jak najszybciej go odnaleźć z tego względu, ale również dlatego, że jest osobą zaginioną. Przypomnijmy, Mariusz Haj ma około 185 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, krępawą sylwetkę. Wszystkich, którzy wiedzą, gdzie może być mężczyzna, prosimy o pilny osobisty kontakt z najbliższą jednostką policji lub o telefon alarmowy pod numer 997.